Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie, nazywam się Radek, jesteśmy w Omori w tym momencie i lecimy sobie dalej w Last Resort. Szukamy fajnej, cool karty, jak to określił nasz tutaj dobry znajomy Kel. I ja wcześniej przeszukiwałem sobie ten Last Resort w poszukiwaniu karty, biegałem sobie po tym piętrze, po tym parterze, myśląc, że gdzieś ona musi być, no bo jak, przecież będę szukał, wcale nie spędziłem na tym bardzo dużo czasu, aż tutaj pewnego momentu, bo chciałem się jakby dowiedzieć, żeby się nie tracili czasu oglądając, ile tą kartę można szukać, prawda? No nie? No, a tutaj się okazuje, że jak do tej windy wyjdziemy, której wcześniej byłem, tutaj można kliknąć i nie zgadniecie, tu są jeszcze inne piętra, na które można wejść. Więc to piąte piętro, na które nie możemy, to jedno, ale tutaj jest też na przykład drugie. Więc no musicie wybaczyć mi to nieogarnięcie. I tak wam oszczędzam całego tego mojego szukania, które poczyniłem, walcząc niejednokrotnie z gatorami, ale my już jesteśmy w tym momencie na piętrku drugim i mam nadzieję, że tutaj już coś znajdziemy. Na pewno kilka osób do rozmowy. Zobaczmy, co się tutaj ciekawego dzieje, więc sprzątać i sprzątać i sprzątać i sprzątać. No to super, to świetna rozmowa była. Szef powiedział mi, żebym pomalowała cokolwiek tylko chce, więc żebym namalowała cokolwiek tylko chce, więc maluję kwiaty. No i super, i to jest jakieś podejście do życia. Coś tylko chce i kwiaty. A tutaj co się dzieje? Jestem mistrzem papier, kamień, nożyce. O, jeśli pokonasz mnie w tej grze, dam ci wszystkie swoje pieniądze. Z całego życia. Nożyczki, zawsze nożyczki. Ready? I my wzięliśmy nożyczki, a on wziął co? Już jakiś dziwny odgłos. A, wygrał. Czy mogę z nim zagrać znowu? Kurde, czy to jest jedna z takich pułapek, że wiecie, będziemy próbowali przez cały czas i on będzie zawsze wygrywał? Bo jeżeli tak, to może nie warto. Próbujemy jeszcze raz, tylko idziemy sobie spokój. Dwa razy z rzędu wziął kamień, co za skubany. Dobra, jest silny, nie pokonamy go. Ale za to możemy wejść chyba do pokoi. Co tutaj ciekawego się dzieje? Telewizorek, jakaś lalka? Chryste, trochę ta lalka przerażająca jest. Z pustą twarzą. Nie wygląda jakby tutaj powinna być. Czy chcesz ją wyrzucić? Wiecie co? Wyrzućmy ją. Jest w koszu teraz. To straszne. Stój, jest lepszy sposób. W końcu bezpieczne i efektowne rozwiązanie, które po prostu ma sens. Nawet jest sprzedawane w pasującej do tego oprawie. Nawet nie możesz tego nazwać pracą. Podnieś telefon teraz. Okej, próbowałem podnieść telefon teraz. Oj. Ktoś tam tylko oddycha w telefon. To jest absolutnie normalne i wcale nie niepokojące. Co tutaj ciekawego? Beztwarzowa lalka się ci przygląda. O, niedobrze. Może nie powinniśmy byli tego robić jednak. Tam była palma. Ja tutaj wrócę. Ona wróciła. Co ty tu robisz? Wrzucę ją jeszcze raz w takim wypadku. Proszę bardzo. I ani mi się waż wracać stąd. Dobra, idziemy. Nie będziemy się teraz sprawdzać, ale coś czuję, że jej tam w tym koszu już znowu nie ma. Zobaczcie, a to po prostu randomowa głowa. Banks. Szef chciał mnie jakoś wykorzystać, ale kiedy zrozumiał, że nic nie potrafię, to powiedział mi, że po prostu testował łóżka. To łóżko jest całkiem niezłe. No słuchajcie, to jest też jakaś praca, tak? Ktoś to musi robić. O, proszę bardzo, karta. Okej, to było szybkie. Ale może zwiedzimy jeszcze inne piętra po kolei, skoro już wiecie, skoro już mamy do nich dostęp. One nie są zbyt duże, więc nie zabierze nam to chyba za dużo czasu. Chyba, że zaraz się okaże, że jednak są, to wtedy sobie podarujemy. Chodźmy na trzecie piętro. Zobaczmy. Okej. Zielone światełko się musiało włączyć. Chciałem wyjść z jadącej windy, to by się mogło źle skończyć. Dzień dobry. Dzień dobry. O. Klienci w tym miejscu zdecydowanie potrafią robić bałagan. Przedanie pracy jest trudne. Mam nadzieję, że Nose sobie jakoś radzi beze mnie. Przedanie pracy jest faktycznie trudne. Ale cóż, czasem trzeba. Barbara Koła. O mój Boże. Moi słodcy synowie tak ciężko pracują. A to jest matka tych wszystkich gatorów. O kurde. Mam nadzieję, że nie sprawiasz im żadnych problemów, albo tak cię walnę, że się nie poznasz. No to nie sprawiam w takim wypadku żadnych problemów. O, przepraszam, że przeszkadzam. Nie chciałem. Traumatyczne przeżycie. Nie no, zobaczmy co tam jest, co tu się dzieje. Jest tutaj melon, to najważniejsze, bierzemy jakąś muszelkę. Przepraszam, że przeszkadzam, a chciałem zapytać, co pan robi? Hej, dzieciaki, ja jestem
ziomeczkiem od Life Jamu i sprzedaje Life Jam i on naprawdę działa. Chcielibyście kupić Life Jam? Chcielibyśmy kupić Life Jam. Mamy tyle pieniędzy, wygraliśmy w kasynie. A wiem, że potem Kerr wszystko i tak rozwali przecież, jak pójdzie grać znowu. Ja chcę kupić więcej Life Jamu. Szkoda, że nie mogę kupić od razu 15. 15 to za dużo, ale tak z 4. 4 bym chciał kupić. Dobra, to jeszcze 2. Co mi tam? Masz taki wypadek, wiecie, nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie umierać. Wtedy trzeba mieć pod ręką dżemik życia. No, będzie ostatni. Mam tam chyba jeszcze jakieś pakiety całe, więc też będzie. Nawet nie patrzyłem na cenę, w tym momencie są dość 2000, cholera wie. No nic, mamy 4 live dżemiki dodatkowe. Co się dzieje w tym z kolei pomieszczonku? O! Halo, halo, dzień dobry. Zdecydowaliśmy się tutaj przybyć na nasz miesiąc miodowy, ponieważ oferowali darmowe pokoje i doświadczenie luksusowego resortu. Luksusowy, moja pupa. To miejsce jest okropne. Nawet widzę, jak farba dłazi ze ścian. No to faktycznie. Ale za to darmowy pokój. Szczerze, mi nie przeszkadza to miejsce. Nie jest takie złe jak na fakt, że jest darmowe. No właśnie. Nawet basenik dla dzieci na zewnątrz. Nawet jeśli basenik dla dzieci na zewnątrz jest opętany przez jakiegoś ducha. O, Fedora. O Chryste. O Chryste. Jesteśmy Fedora, to musimy sprawdzić, co ta Fedora. Ona prawdopodobnie nie jest ani tym, tylko ekwipunkiem. Czy... Oj. Czy możemy... Czy Obori ma książkę? Czy mogę mu... Co książka robiła właściwie? A że więcej expa dostawaliśmy? Czy to naprawdę jest tak potrzebne? Czy zastanawiam się, czy wszyscy mają książkę? Nie. No właśnie. Czy nam książka jest tak bardzo potrzebna? Moglibyśmy mieć na przykład defensywę albo coś. Albo Fedorę właśnie. O, Fedora! Def5, lag 5, o kurde. Atak 7, def1, lag 3, def1, speed 3, 10 żyć, a kiedy dostaje się radość, to można by dać tej, ale to zostanie tylko 10 HP, to nie jest już tak dobrze. No dobra, def5, lag 5, dajmy to Omoriemu, tą Fedorę. Teraz wszyscy sobie muszą wyobrazić Omoriego w kapeluszu takim właśnie. Dobra, no to co, kolejne pięterko. Warto sobie sprawdzimy teraz. Czwarte pięterko. Co tam ciekawego może być? Czy ktoś też będzie... O! Tu chyba jeszcze nie wszystko jest zrobione. Owszem, nie wydaje mi się, żeby normalnym elementem... To chyba spadło ze ściany w ogóle. Ta, to są getory, które naprawiają rzeczy. Wpadłem na mamę po drodze tutaj. I nie przestawała mówić różnych rzeczy. Że noszenie okularów ciemnych jest złe dla wzroku i tak dalej. Nie mogę ich tak po prostu ściągnąć. Jestem jakby częścią mnie. No nie, stary, mama znowu nas odwiedza. Naprawdę musi mieć ciężko ostatnio. Co? Mama jest tutaj? Muszę jej powiedzieć cześć. No popatrz, popatrz, jacy dobrzy synowie. Rozumiem, że tutaj po prostu jest naprawa albo sprzątanko. Mam jakieś na te bardzo trudne noce. Tam jest kieliszek wina. I nie wiem, założę, że to są lody, ale nie jestem pewien. Chodzenie po tych piłkach jest takie squishy, taki cichy głos jest właśnie tam w tle. Ale nie mogę tu wejść ani nic, dobra. No fajny basenik. Ale może pójdźmy do kolejnego miejsca. Co jest tutaj w takim wypadku? Aha. No tak, jest to, ale więc będzie ramen. Straszne. Czy to mi się już kojarzy faktycznie? Czy ja tu mogę po prostu... O mój Boże, to fenomenalne. Ja teraz poważnie, halo? O, to jest po prostu duch, no. Jakich wiele w takich hotelach. Nie przeszkadzajcie sobie mną. Ja po prostu jestem latającym, unoszącym się wąsami, które się zajmują swoimi własnymi kwestiami. O, daliśmy... A no tak, my mieliśmy dać jakąś mapę przecież różnym ziomeczkom. O, zaraz, chwilę, co my tutaj mamy? Tu są wskazówki, jak dotrzeć na imprezę Top Hata? No cóż, to takim badku lepiej się zabieram. Ta impreza się nie zacznie, dopóki ja się tam nie pojawię. Banda dziwnych odgłosów. No nic, nasze pan okularowy poszedł na imprezkę. Jeszcze tylko chyba 4 czy 5 tych zaproszeń mamy, więc... A co tu się dzieje? Nie, to piętro mieliśmy przyjść. O, jaki tam jest... Czy to jest Hiro? To jest Hiro. Czemu ma taki posąg? Nie wiem, ale to jest Hiro. No full HP mamy. Mari, co ty tu robisz? Cześć, młodszy bracie. Ostatnio się sporo widzimy, co nie? W każdym razie chodź, siadaj. Przecież ty nie lubisz odmawiać na pikniki. Zobacz na to. Musisz przyznać, że widok jest całkiem niezły.
Powiedzmy. Ale to jest faktycznie niesamowita figura Hiro. Nawet chyba w jakimś takim garniturze tutaj jest. Już prawie kończę z naszym hołdem dla pracownika stulecia. Spójrz na mnie, jak tylko robię te statuły. Nigdy nie myślałem, że naprawdę ją zrobię, ale boss naprawdę we mnie wierzy. No zobacz. Wszystko dla Hiro, nie? Inżynieria. To prawie jak puzzle. A ja lubię puzzle. No tak. 200-piętrowy drapacz chmur. No tak. Są różne te zasoby. Jakieś ten. Waga. Nie wiem po co waga. A to do tego, do rzeźbienia. No dobra, a może tutaj zapiszemy, wiecie co, skoro już tutaj jesteśmy. Tak, na wszelki wypadek, nigdy nie wiadomo. 4 piętra przeszliśmy. Nie ma co tracić progresu na wypadek, nie wiem, nagłego braku prądu. Albo czegoś w tym stylu. Dzień dobry, czy pan ze mną chce walczyć, czy mogę po prostu przejść? Biorąc pod uwagę, że się nie mogłem ruszyć, to chyba chciał walczyć. Nie. Mamy hackaway, będziemy hackawayować. Tymczasem Kel miał jakiś taki atak, pamiętam, który atakował wszystkich, o właśnie rebound, dobra. Mori zadał 3 ataki, na lewo, na prawo. Kel jeszcze rzuci piłkę, na placu budowy to niebezpieczne zawsze. Zobaczymy ile oni nam zadają. 8 punktów obrażeń, 10 punktów obrażeń, nie za dużo. Nie, dodatkowa defensywa chyba robi swoje po prostu. To co? Hakałujemy jeszcze raz. Robimy jeszcze raz rebounda. Mamy obok Zazmari, możemy odzyskać to wszystko. Nie wiem, czy oni się wtedy zregenerują, ale... To wciąż chyba za mało damage'u. Piłeczka w ruch. One jeszcze żyją, no. 45 to był kryt. Okej, okay, no patrzcie, no Kalowi zadają jednak więcej. Ile oni tam HP mają? No niby już niedużo. Spróbujmy, może przetrwamy jakoś. Jednego tylko walnęliśmy, to on pewnie padnie teraz. No, to myślałem. On chyba był tym, który miał więcej HP troszkę, bo był jeden, który miał trochę więcej. No tak na skraju bym powiedział, tutaj sobie radzimy. Sprawa, że za chwilę mielibyśmy ten taki zmasowany atak, tylko że w dwie osoby to taka mniejsza masa trochę. Kel na poziomie 18. Zaraz, Kel ma 18, a Mori ma 20. No tak, mieliśmy tą książkę przy sobie przez cały czas. Zakcelerowała. Nie wiem, czemu użyłem takiego słowa, zamiast po prostu powiedzieć przyspieszyła. Zdobywanie expo przez Amoriego. Teraz tak, czy te gatory się tam zrespiły? Nie, słuchajcie, nie. Czyli możemy w ten sposób podziałać. Co tu się ciekawego dzieje? A, Obri mogłaby te beczki rozwalić. Tak, tylko znajdziemy Obri, tutaj przyjdziemy. Soczek jakiś. Oj. Co to? A to ten ziomek z placu dobra, nasz kolega, Van. Boss wykorzystywał mnie do pracy w Departamencie Bezpieczeństwa, Ochrony, ale powiedział, że byłem zbyt miękki. Słyszałem, że uczynili Berli głową ochrony. Ona dopiero ma, nie wiem, w sumie ostrą buźkę, może tak bym powiedział. Co tutaj za wieszaczek? Po prostu wieszaczek. Nie chcieliśmy. Panie Getorze. Za jakie grzechy? Dobra, hakałujemy. Reboundujemy. Moglibyśmy zrobić jedną turę, poświęcić na flex. Żeby troszeczkę zwiększyć damage Kelowi. Jak teraz na to myślę. Chociaż nie wiem, czy ta piłka nie skaluje się ze speedu jednak. Nie pamiętam, muszę sprawdzić w opisie. I wolę, żeby bili Amoriego, bo Amori jest dodatkową defensywą, to tak za dużo. Się tym nie przejmuje wszystkim. Nie, czyli możemy się sflexować jednak. Oj, znowu trzeba taki w jednego. A chyba w drugiego, nie? Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że gdyby 6 ataków poszło w jednego, to byłby już martwy. Ale może się mylę. Tak, poszło w dwóch różnych. Dobra, hakał. O, ja widzę tutaj Alauda, tak. Nie wiem, czy jest sens w ogóle używać tego. A zaraz, nie możemy tego robić, jeżeli nie mamy wszystkich 10 ludzi w drużynie. Dobra, po prostu atakujemy dwa razy, no. 133 punkty obrażeń, no właśnie. No i tak będzie ok. Jeszcze podamy do Moriego piłkę. Dodatkowy damage wpadnie jeszcze. Powinno być ok. No, tak myślałem, że ekstatyczny Omori wygląda naprawdę przeciekawie. 1200 expa i Omori na 21 poziomie, tak swoją drogą.
Bo tutaj coś jeszcze jest, tu jeszcze jest wyjście do góry, ja się trochę boję tam iść w takim stanie HP, więc szybciusieńko sobie zbiegniemy. O nie, nie tutaj. Tutaj sobie szybciusieńko. Ej, zaraz, musimy po drugiej stronie. W ogóle zapomniałem. Combo mill, ktoś chciał combo mill. Chyba na parterze to był jakiś człowiek, który chciał combo mill. Ale to nie wiem, dlaczego o tym pamiętam. To w ogóle zaskakujące, że o tym pamiętam. Zjedzmy szybko bardzo dużą kanapkę Hero. I lecimy dalej na wyższe piętro. Dobra. Nawet wykę się zdecydowanie trudniej tutaj biega po tym Last Resorcie niż w czwórkę byśmy biegali. Gdybyśmy mieli całą ekipę, to pewnie byśmy to bez większego problemu przeszli. Dobra. Czy tutaj gdzieś... Kurde, jest kolejny Gator. God damn it. Gdzie to w ogóle zmierza? Czy to faktycznie ma mieć 100 pięter? Czy my tu faktycznie powinniśmy chodzić, a nie może na przykład odnaleźć Hero? To wygląda jakbyśmy tu mieli przyjść później z Obri tak naprawdę. Dobra, zaczynamy jeszcze jedną walkę. No i w najgorszym wypadku trochę, wiecie, podreperujemy poziom expa Kela. I co? I spadamy stąd. A Mario dostał poziom, więc troszeczkę może więcej będzie zadawał. Znowu wszystkie ciosy w jednego poleciały swoją drogą. To jest niesamowity fart. Niby... No wiecie, ja tak lubię, jak się rozkłada ten damage w miarę równo. Teraz pewnie się to nie uda już zrobić, ale... Zobaczmy, jak z rebounda tu wyjdzie. Nie, znowu w tego jednego samego. Czyli ten, który dostał 6 ataków na klatę. No właśnie, wiedziałem, że już tego nie przeżyje. Ale to dobrze, będzie prościej zająć się teraz jednym. Tym bardziej jak Kel wali za 190 damage'u w tym momencie. Po byciu wzmocnionym. Niech dwa razy atakuje Omori i już. No się nie będę teraz cofał nigdzie. Nawet gdyby była druga walka, to mogę pójść na niej bezpośrednio, właśnie. Ale nie podam do Omoriego jednak. Ale nie trzeba podawać nawet. Dobra, 1200 expa, 1000 muszelek. W ogóle ile muszelek tutaj wpada? Jak teraz na tym myślę, to tutaj można farmić te muszelki, chociaż nie. Po co farmić muszelki, tak? O, no i tutaj nie przejdziemy już. Tak, czyli cokolwiek byśmy chcieli, to i tak potrzebujemy tutaj Obri. Dobra, warto wiedzieć. Że tutaj możemy przyjść z Obri, jak będziemy już ją mieli w drużynie. A póki co, to my sobie pójdziemy stąd. Szybko leczonko, no bo wiadomo, że warto. No i idziemy poszukać w takim wypadku naszego kolegi na piętro piąte, tak? Bo to było czwarte, jeśli się nie mylę. A chyba się nie mylę. Chyba. Tu jakoś tak powoli chodzimy. Może dlatego, że w wodzie jesteśmy? Dobra. Nie. No nic, no pojechaliśmy do podziemi, ale to spoko, to nie takie najgorsze. Teraz piąte piętro, teraz możemy. Nasza karta została użyta. Jedziemy na to piąte piętro. Sejwik. Moi drodzy, jestem osobą, która nadużywa sejwów. Ale 7 minut gry, to trzeba zasejwować, no come on. Coś się stanie po drodze jeszcze. Już to za piękne obrazy tu są. Lord Jousum. Sir Jousum. Profesor Jousum. Czy to są wszystko te same osoby? A co to był, przepraszam? Doktor. Mister. A, zaraz. Oni żyli po sobie? Pierwszy żył kiedy? Pierwszy żył od 800, okej. No tak, czyli to raczej są jakaś rodzinka. Rekinia. Oj. Czuję nadchodzącą walkę. Może byśmy tak obeszli ich. No ale nie ma co. Dzień dobry. Cóż, kogo ja tutaj widzę? Próbujecie rozmawiać z wielkim... Próbujecie się skontaktować z wielkim szefem, co? Przykro mi, że muszę rozbić waszą bańkę, ale nie mogę tak kogokolwiek tutaj przepuszczać. O, stary, naprawdę? No dajesz, Berli. Znamy się przecież tak długiego czasu. Nie możesz nam zrobić takie małe przysługi? Sorry, Kela, to są rozkazy szefa. To jest ważny dzień i on nie chce żadnych zakłóceń. Mamy... Jezu, zbieramy fundusze na tofu. Przygotowane na dzisiaj, to zbieranie funduszy. Ale Berli, to ja, twój stary przyjaciel, Kel. Przecież my się znamy już to tak dawno. Pomyśl o tych wszystkich dobrych czasach, które spędziliśmy razem. Ej, przestań. Dostałem pozycję szefa ochrony nie bez powodu. Czekaj na kogoś twardego. Kogoś, kto umie podejmować trudne decyzje. Upartą, silną osobę. Po tym spójrz na moją odznakę, jest taka błyszcząca. No dobra, szybko, Kel. Pomyśl o czymś. Wymyśl coś szybko, mądrego. No już wiem. Ej, Berli.
nasz dobry przyjaciel Omori tutaj jest zainteresowany pracą. Wiesz, może, przecież wiesz, że szef nigdy nie odrzuca darmowej pracy. To prawda, ale proszę, Berli, proszę. Chyba go przekonamy. No dobra, w porządku, przepuszczę was tym razem, ale tylko jeśli przyniesiecie mi najpierw trochę wody butelkowanej. No to, mój drogi, mam dla ciebie świetną informację. Otóż wodę butelkowaną to ja mam w nadmiarze przy sobie. Chyba. Tak mi się wydaje. Masz tą wodę? No ale, nie kupiłem jej w końcu? To niemożliwe, na pewno kupiłem wodę butelkowaną. Jak mogłem nie kupić butelkowanej wody? Przecież to jest najważniejsza rzecz w życiu. I to nawet nie jest żart, to faktycznie jest bardzo ważna rzecz. No dobra, na pierwszym piętrze chyba ktoś sprzedaje, tak? Na parterze w sensie. Chodźmy po tą butelkowaną wodę w takim wypadku. Pierwsze piętro. Okej. Okay. Ten księżycowy koleś, tak mi się wydaje. Dobra. Nie ma co się denerwować, rozwalimy go szybko, nawet się sflektuje, co? O, nawet Jusu stracił trochę tym hakałajem, nie wiedziałem, że to moja zdolność potrafi. Tam się nie tracili. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Dobra, zwykła taki wystawa. O, on trochę jeszcze ma tutaj HP-ków, dobra. Tenga, który jest chyba silniejszy niż ta wyżej, mam takie wrażenie. Dużo cyfr, dużo liczb. I za ile walnie Kel, bo to jest ciekawe. Podamy do 99, no czy tam faktycznie jest trochę ma lepsze statystyki. Czy to nie wystarczy? Wystarczy, no i super. 450 expa, 300 muszelek. Dobra, mój drogi, czy sprzedasz butelkowaną wodę? No tak, on się dowiedział pewnie, że nas ktoś poprosił. W każdym razie, dzięki za wodę. Trzeba było kupić wcześniej, ale byłem przekonany, że kupiłem. Jestem niesamowicie zaskoczony, że tego nie zrobiłem jednak. Dobra, piąte piętro. Zjemy coś. Dobra, zapiszemy, bo coś czuję, że tu będzie może jakaś walka. Wiecie, zamknięta lokacja. W jakiś sposób, żeby się do niej dostać, to coś sugeruje, że tak powiem. Ale to zaraz się dowiemy. Mój drogi, to dla ciebie woda. Ej, macie tą wodę? Dzięki. Dobra, chłopcy. Słyszałem, że mają pizzę tutaj w pokoju bocznym. O, tak, darmowa pizza. Mam nadzieję, że nie ma na niej żadnego ananasa. Hej, szczerze mówiąc, pizza z ananasem ta nie najgorsza. Jadłem i byłem bardzo przeciw, zanim spróbowałem. I to nie tak, że przyjdzie mi do głowy zjeść taką sam z siebie, zamówić. O, ku, super. Prawdopodobnie nie będzie nam potrzebne, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę okej jest. Nie wierzę w to, że ku nam się do czegoś przyda. Jakoś tak tam... Wydaje mi się, że mieliśmy już na tyle dużo liter, że akurat ku nie było pasujące. Aha, ku nie było pasujące. Niedobrze, bardzo niedobrze. Potrzebujemy wy, potrzebujemy cy, potrzebujemy ty, bo to będzie welcome to black. Space. Welcome to black space. Welcome to black space, dobra. Czyli wiemy, czego potrzebujemy, to tak naprawdę nie muszę już brać tych liter, które mi nie są potrzebne. Concierge? Chyba tak. Na górze napisane invest na portrecie. Ojojoj, dużo tych inwestów, dużo ludzików też. I jeden szkielet. To wcale nie jest dziwne. O co chodzi z tym szefem, który mówi, żeby wszyscy poczekali? Co on sobie wyobraża, że kim jest? Niektórzy z nas mają życie. A, jestem spóźniony z moją płatnością znowu. On mi zatknie moją głowę na jakimś patyku. Jestem taki biedny. Ojojoj. Szef wezwał mnie na jakieś ważne spotkanie, ale nie jest teraz dostępny. Nie wiem, tutaj czekać czy pracować? Czekaj, nie ma tu pracować. To było bardzo proste. On jest nieżywy. I bardzo mroczne, jak na takie pozytywne elementy Moriego. Słyszałem, że Johnson ma nowego ochroniarza, który jest bardzo silny, ale na pewno nie byłby w stanie wytrzymać mojego touchdownu. No, jest taka szansa, mój drogi.
Czekam tu w celu przeprowadzenia bardzo ważnego interesu, a później będę prowadził jeszcze ważniejsze interesy. No to jest podejście do życia też jakieś. Jalsum i ja mamy wiele kwestii do przedyskutowania. Tak, wiele kwestii. O, cholerka. To po prostu muszę być ja, który musi powiedzieć Jalsumowi, że kolejny inwestor, tak się mówi po prostu, tak się mówi po prostu, się wycofuje. Nie moja wina, okej? Ale nie ma szansy, żebym mu to powiedział. No dobra, co tu się dzieje? Czy to jest nasza kochana Aubrey? To jest nasza kochana Aubrey. Hello! Proszę poczekać. Halo? Proszę poczekać. A no tak, to odbiorę telefony na recepcji. No z konsierżem, przepraszam bardzo. To nie jest wtedy recepcja. Aubrey, jesteśmy tutaj, żeby cię stąd wyciągnąć. Cholera, Kel, idź sobie stąd. Nie widzisz, że jestem zajęta? Otrząśnij się, Aubrey. Ty nie jesteś... Tym, kim jesteś tutaj? I wiesz o tym, że już 3 osoby odwołały swoje spotkania dzisiaj? 3 osoby. Ja mam ich jakoś tutaj przeszeregować na inny termin, ale nawet nie wiem, kiedy one się zmieszczą z tymi wszystkimi bezużytecznymi eventami zaplanowanymi. Nawet nie wspominając o tym, że mamy jeszcze dzisiaj zbiórkę funduszy. I dodatkowo, to jest zbiórka funduszy na tofu. Kto w zdrowych zmysłach płaciłby mu szelki za tofu? To jest dobre pytanie, zastanówcie się nad tym. Próbowałem powiedzieć szefowi tyle razy, ale no po prostu nie chcę słuchać. To jest jakiś absolutny koszmar. Dobra, Aubrey, musisz oddychać. Oddycham, Kel. Oddycham całkiem nieźle. Głębokie wdechy. Jesteś sekretarką. Basil zaginął i musimy go znaleźć. Zaczęła oddychać faktycznie. O mój Boże, faktycznie, jak mogłem zapomnieć, musimy odnaleźć Basila. Aubrey, czy to ty? Coś mam wrażenie, że ona w świecie rzeczywistym mogła być zainteresowana Aubrey, albo Aubrey był zainteresowany nią i dlatego tak ją oddaje w swoich, wiecie, wyobrażeniach. A zawsze się cieszy, jak go widzi i tak dalej. Zresztą w sumie wszyscy się cieszą, jak go widzą, no ale wiecie, o co mi chodzi. Musisz przyjść tutaj, żeby mnie uratować, jestem taka szczęśliwa. Zaraz, a co ze mną? Aubrey, musisz mnie stąd wyciągnąć. Możemy po prostu iść, Aubrey. Oczywiście jest tam. To nie jest takie proste, Kel. Podpisaliśmy kontrakty, pamiętasz? Aubrey, gdzie się podziewasz? Próbowałem się do ciebie dodzwonić przez ostatnie 10 sekund. Jak tam z przeszeregowywaniem ludzi i spotkań? Przepraszam, panie Jalsum, coś się wydarzyło. Cześć, panie Jalsum. Cholera, to znowu ty, Kel. Myślałem, że wysłałem cię daleko stąd. Nie mówiłem ci, żebyś nie opuszczał swojego posterunku? Przyszedłem tutaj, żeby personalnie powiedzieć ci, że odchodzę i że zabieram Aubrey ze sobą. Bardzo zabawne. Widzimy się w biurze Kel, teraz. Zaraz go tam przyślę. Ty też, Aubrey. Cholerka. No i on teraz mnie zwolni. Wiem, czyż nie super? No dobra, chodźmy. Biuro pana Jalsuma jest zaraz tutaj, przez tę windę. No kurczątka, przynajmniej jest nas 3, możemy się tam dostać, wiecie, gdzie wcześniej nie mogliśmy, bo Aubrey rozwali wszystkie beczki na swojej drodze. To zawsze jest coś. Dobra, to co? Moi drodzy, odzyskaliśmy Aubrey, jakiś postęp wykonaliśmy. Z panem Jalsumem to się zmierzymy w kolejnym odcinku. Zobaczymy, do czego to doprowadzi tak naprawdę, czy to faktycznie będzie jakaś walka, czy nie. Tak czy siak, dzięki śliczne za oglądanie, jeśli wam się podobał ten odcinek, to zostawcie lajka, subskrypcję, będzie mi bardzo miło i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!